Jedynka, Polskie Radio, DJ Pasmo, Łukasz Napora przy mikrofonie i Krzysztof KD3 przy drugim. Dzień dobry. Dzień dobry, słychać Cię też w wersji muzycznej, bo przecież ten miks, który nam tu już gra od kilkunastu minut, jest Twój. Widzę, że się podoba. Witam wszystkich na facebook.com/4, witam też wszystkich, którzy zrobili zbiórkę na lukasznapora.com. No i zachęcam do wysłania SMS-ów 70044. Tak jak mówiłem, to jest pierwszy z laureatów pięciu konkursu Audio River i czwórki na mashup artysty z Audio River z innym artystą. Akurat Krzysiek zmiksował Rudimental z Nympho, czyli dwóch artystów z Audio River. Jeżeli chcecie sobie posłuchać, jak to brzmi, oczywiście po audycji, bo teraz nie będziecie przerywać miksu, który przygotował Krzysiek, to facebook.com/Audio River, tam tuż pod linkiem do Nine Inch Nails, który dziś wrzuciłem, jest link do SoundClouda i bardzo dobrej przeróbki. Długo siedziałeś nad tym, Krzysiek? Szczerze, jakieś 20 minut. Nie myślcie sobie, drodzy słuchacze, że to jest łatwe wygrać w konkursie. Chociaż w twoim przypadku to już chyba drugi konkurs, który wygrałeś. Znaczy raz, za pierwszym razem był konkurs na mix Audio River 4. Teraz mashup, tak, to drugi raz. Tak, jesteś stałym walcem, nie jesteśmy rodziną, to nie ma żadnego kumoterstwa, po prostu gdy jest zadanie, Krzysiek do niego staje, no i cóż, czasami zajmuje mu to naprawdę niewiele czasu i wygrywa. Mam dla ciebie niespodziankę, mój drogi, bo jedną z obietnic tego konkursu, jedną z nagród było to, że ten mashup zostanie przekazany artystom. Rudimental dostali, Nympho dostał, Nympho odpisał. Nympho odpisał. Nympho napisał: I have to say, I'm surprised how good it sounds. When I first heard there is a Rudimental mashup with one of my tunes, I wasn't that impressed, but well done. Vocal fits perfect into the tune. Tłumacząc, powiedział, nice. Muszę powiedzieć, jestem zaskoczony, jak dobrze to brzmi. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, że jest to Rudimental, jest to mashup Rudimental z moim kawałkiem, nie byłem zbyt zachwycony, czy też pod wrażeniem, ale dobra robota, wokal świetnie siedzi z moim numerem. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Tylko Nympho odpisał z tych wszystkich ludzi, do których podszedłem z płytą, czy wysłałem im po festiwalu i naprawdę miło się to czytało, naprawdę uważam, że to dobra robota, także warto sprawdzić, jak to brzmi. Ja pamiętam, jak dawałem tę płytę, dawałem ją osobiście i on powiedział, tak zobaczył, usłyszał Rudimental i tak zareagował tak dziwnie. Widać było, że jest coś nie tak z tym. I ja też zauważyłem to wielokrotnie na Facebooku Audio River, też na YouTubie, że niektórzy fani drum and bass nie uważają Rudimental jako drum and bassu. Zgadza się, też się z tym spotkałem, na przykład jak grałem na imprezie w basenie after party po Calixin TB i też zakończyłem sobie ostatni kawałek, jaki puściłem, to był właśnie Rudimental nad Gwinien i dużo ludzi właśnie dostanęła i co to za SK i tak dalej. O nie. Nie wiem, no, znaczy nie jest to takie, nie są to neurofanki, nie są to takie dramy, które są jakby poważane wśród ludzi, którzy siedzą w tym klimacie, aczkolwiek po Audio River, po koncercie Rudimental, ja jestem zakochany, było tak pozytywnie, było po prostu cudownie, mimo że to, nie wiem, leci gdzieś sobie w Wesce czy w Vivie, nawet nie wiem, bo nie oglądam, ale I don't care, to jest naprawdę dobra muzyka. Zostawmy na razie gadanie, bo to jest też dobra muzyka, która leci w tle. A jak? Polskie Radio, DJ Pasmo, Łukasz Napora przy mikrofonie, KD3 także przy mikrofonie, no i cóż, także jest autorem tego świetnego miksa, który wam się podoba. Mówię świetny, bo jest dużo wpisów, dużo SMS-ów. Są też romantyczne od mężczyzn. Pozdrawiamy Grześka i Wojtka za tę twórczość bardzo wzniosłą. Dziękujemy jak najbardziej. Piszcie wszystko, co wam przychodzi na język i na palce. 70044 SMS-y i facebook.com/4, wiadomo, o co chodzi. Padły tutaj na Facebooku teksty o Rezie. Napisał właśnie ten jeden z romantycznych panów.
Październik za oknem, zamknąłem oczy, posłuchałem i wróciłem na polską plażę. Przypomniał mi się Reza, jak kołysał mnie w niedzielny nadranek. No i zaczęła się dyskusja o Rezie, który gra przecież w Warszawie już 11, czyli jutro. To jest w ramach wydawnictwa na Metalheads u Goldiego. Także szapoba, Polak w renomowanej wytwórni. Na to mamy wejściówki, więc piszcie Reza na 70044, jeżeli chcecie iść sobie do klubu Czarny Rynek w Warszawie. KD3 już chce pisać, ale niestety nie wygra, nie zdąży, na pewno już są jakieś inne SMS-y. Poza tym Poznań, urodziny 10 HCL, gra Guns N' Roses i Sender Berlin. To Poznań Klub Lab. Piszcie po prostu HCL na 70044, jak macie ochotę na troszkę teśno. Teśno będzie w drugiej godzinie, więc zostańcie z nami. Powiedz mi, drogi KD3, aha, jeszcze tylko tak na pocieszenie. To, że my teraz sobie gadamy, to tylko dlatego sobie na to pozwalamy, że na lukasznapora.com przed końcem audycji ten miks będzie w całości do pobrania, więc nie płaczcie, będzie jeszcze szansa powzruszać się i pozdzierać zelówki. Mój drogi, masz dwie twarze. Mamy tutaj drum and bass i techno. Czemu założyłeś nowy sobie pseudonim Dev Drum? Nie masz z tym kłopotów, że teraz już nie dość, że KD3 jeszcze nie jest jakoś specjalnie taką ugruntowaną marką, to jeszcze teraz masz drugą do gruntowania? Tak. Jak było kiedyś dawno temu, czyli 2 lata temu, KD3. Jak byłem młody, tak. I łączyłem właśnie w setach, potrafiłem łączyć właśnie i dramy, i techno, bo kocham i to. To tak, no różny był odbiór, bo jak widać są fani stricte tylko techno, są fani stricte tylko dramów i połączenie im tak nie za bardzo pasowało. Potem jak wygrałem, znaczy byłem finalistą konkursu na Hospitality i udało mi się tam zagrać, stwierdziłem, że może pójdę jednak w stronę stricte właśnie dramową. No i tak się walczyłem od już roku, że już tak wszyscy jakby kojarzyli KD3 z dramami. Było dużo imprez dramowych, technicznych już zero, bo powiedziałem, że na razie z techno dziękuję i były to dramy. Ale jednak miłość stara wróciła i postanowiłem, żeby to jakoś jeszcze, no, tą moją drugą twarz wydobyć z siebie i właśnie dlatego nowy projekt Dev Drum. Bliźniakiem jestem, dwie twarze mam, no, po prostu. Nadal grasz z Abletona na żywo, czy już się przerzuciłeś? Nadal Ableton. No to jest też miłość, której na razie nie odpuszczę, więc... Taka pierwsza myśl, jaka mnie naszła, gdy słuchałem tego miksa, którego właśnie wy także słuchacie, to była, że już nie wsadzasz tak wielu grzybów w barszcz. Czy dobrze mi się wydaje? Tak, bo słucham ludzi po prostu. I niektórzy właśnie bliscy mówią czasami, że no tutaj za dużo jednak i tak dalej. I widzę też, obserwuję ludzi na parkiecie, że jak właśnie jest za szybko, za często, to trochę się gubią, mimo że rytm jest ten sam, prawda? Więc czasem ten breakdown się zdarzy, żeby tak mogli trochę odpocząć. Tak, pamiętam dyskusję, ktoś ci wypominał, że nie ma w secie ani jednego breakdownu, tak, trochę ścięliście. Słuchajcie, przed końcem audycji, jeżeli chcecie, to wejdźcie od razu na KD3, na SoundCloud czy na fanpage, zapiszcie się, polubcie, a przed 23 znajdziecie ten miks na swoich dyskach, tylko wciśniecie download, lub po prostu tam, gdzie zwykle zaglądacie w czwartki, czyli na moją stronę. Ja zostawiam was z tym miksem, Krzysiowi bardzo dziękuję, do zobaczenia następnym razem, bo znając życie się spotkamy. Powiedz tylko, gdzie można cię zobaczyć na imprezie? 29 listopada zapraszam do Nowej Jerozolimy, będzie Cryptic Minds i będę sobie supportował bogów dubstepu, jak to niektórzy nazywają. Także... Dark stepów też niektórzy mówią, tak, byli na Audio River, bardzo ich lubię, zresztą byli dzisiaj grani. I będziesz jeszcze u Huberta podobno. Będę u Huberta, właśnie jako Dev Drum już z kolegami wpadamy bodajże 8 listopada tutaj do studia w nocy, więc też zapraszam. Dobrze, to co? Zostajemy z końcówką tego miksa, jeszcze będzie coś fajnego, jak zresztą przez cały ten set, a w drugiej godzinie teśno, obiecane. Dzięki wielkie. Cześć.